A zatem siema wszystkim z tej strony, Mikmiszona, to jest ostatni. Nie byliśmy w Toy Store, bo jest pod renowacją i tam raczej nic się nie dzieje. Byliśmy w domu, byliśmy w szkole, byliśmy teraz w Playhouse'ie, więc teraz Counselor's Office i wszyscy ludzie, którzy byli przed Katnapem, jego wysłannicy, że tak to nazwę, już nie stoją nam na drodze, żeby się z nim pobić. Nie mogę się doczekać tego cudownego boss fighta, szczerze mówiąc. Szkoda, że do Toy Store nie pójdziemy i szczerze, jak patrzę na to miejsce, to czuję taką dziwną nostalgię i będzie mi go naprawdę brakować, bo to póki co jest naprawdę dobry rozdział. Więc tak, na początku klucz. Jest zapisywane. Zapisywana gra. W ogóle nie wiem, czy będziecie w stanie to widzieć, ale w lewym górnym rogu, jak się pojawia takie światełko koło mojej kamery, bo zasłaniam, to oznacza, że gra się zapisuje. Tak więc, no, taka informacja dla was, nie? Counselor's Office. W ogóle Katnap, była mowa o tym, że może mi zabrać moje wszystkie sposoby na bronienie się. Nie chcę się pozbywać tego grappaka, jest naprawdę piękny. Okej, zlećmy z tym koksem, no. Wchodzę do kolejnej placówki, ciekawe co teraz będzie chciało mnie zabić. Zaraz, tu się coś świeci. Okej, bateria, świetnie. Cieszę się. Kolejna taśma. Emergency alert system? What? The following message is for all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols. Ewakuacja. O, czy to chodzi o Hour of Joy? Godzina zabawy? If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body, and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Oh, nie. Wydaje mi się, że ludzie, którzy pracowali nad tym rozdziałem, naprawdę głęboko do serca wzięli sobie kwestię analogowego horroru. W tym momencie nie ma drogi ucieczki. Jestem tylko ja i użytkownik Katnap. Świetnie, świetnie, dobrze wiedzieć. Cóż za cudowny dzień na śmierć, nieprawdaż? Nie, ale takie ciary mnie przeszły, jak się pojawiło to otwórz drzwi teraz. I te dźwięki jarzeniówek tylko... Tak się nie robi! Mam wrażenie, że on tutaj gdzieś jest. Zaraz, baterię potrzebuję, czyli muszę się wrócić, zakładam. Czyżbym miał się wrócić? Nie, tego już nie wezmę, dobra. No to muszę tutaj to znaleźć. Ta, nie ma to jak... chodzenie przez biuro, gdzie było ewidentnie... morderstwo. I wiele osób zginęło. Czy ja słyszałem pozytywkę? What? What? Kotecek. Dobrze wiedzieć, że to jest na razie zamknięte i nie muszę się tym przejmować.
Uciekaj! What? 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 Dlaczego reszta Smiling Critters nie żyje? Nie wiem. Ten rozdział jest tak mroczny w porównaniu do pozostałych, że to jest niesamowite, jak faktycznie zrobili progres przez te lata, a nie po prostu przedłużali niepotrzebnie czasu oczekiwania. Okej. Aha, jestem z powrotem tutaj. Świetnie. Cudownie. Czy ja mam wejść tam wyżej, czy zejść tam niżej? Okej, tu jest kolejna zagadka, którą muszę rozwiązać. Dobrze. W ogóle fakt, że cała ta fabryka zabawek jest położona nad systemem jaskiń, jest niesamowite. Bardzo dobrze zagospodarowali tą przestrzeń, czy co, nie? A, okej, czyli muszę zacząć od tej ręki. Teraz przechodzę. Mogę podskoczyć teraz. Teraz to działa. Zaraz, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Okej, okay, teraz biorę to. Teraz zaczynam od tego. Teraz przeskakuję. Teraz wchodzę tutaj wyżej. Teraz zahaczam i teraz podłączam. A mogę jeszcze raz to odpalić? Podskok? Mogę, świetnie. Dobrze wiedzieć. A i tak chyba nie musiałem. Okej, okay, biuro, więcej kurzu. Czyżby się zbliżał czerwony dym? Zawsze miej wyposażoną broń do takich segmentów. Przestań mnie obserwować! Tu potrzebuję klucza. Gdzie będzie kluczyk? Albo gdzie będzie jumpscare? Hartman Incident. Jakiś wypadek. Oh, Mr. and Mrs. Hartman! Come on in! Please, have a seat. How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was... Well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You open that door the first time and you just know you're never going to leave. Oh, it's like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home. Yes, and we would like to adopt. Amazing. You'll be perfect for... Oh. No. What? Well, it... appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? Przyszli adoptować dziecko, są jakieś problemy teraz. Form says testing. Testing. Tell us, what does that mean? Miss Graper, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this. How could you not know? And why are we only finding out about this now? Testing. Okej, myślałem, że to nie jest na taśmie. Robili testowanie na dzieciaku, którego przyszła ta para adoptować. Tak więc zakładam i obawiam się, że... O, dzięki za klucz. Obawiam się, że tutaj faktycznie chodzi o to, że zamieniają ludzie w zabawki. Dobrze wiedzieć, że nikogo tam nie było. A dobry słów, że widzisz to miejsce i już wiesz, że nigdy nie będziesz chciał go opuścić. Albo że nie będziesz mógł go opuścić. Bardzo zły wybór słów. Hey, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Co, namalujesz? Namaluj... O, zakładam, będzie coś w stylu podaj mi czerwony. Dużo czerwonego, bardzo dużo czerwonego. Now, can you give me some red? Mogę pisać tę grę. A skończył się czerwony, co? Będzie trzeba sobie go wyciąć z żył. Aha. Crafty Corn ewidentnie wziął
Przestań gadać, jak chcę komunikować, gościu. Candy Corn chyba kogoś zamordował. I zdobył więcej tego swojego upragnionego czerwonego. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Niedobrze tutaj chodzić. To jest naprawdę nieprzyjemna atmosfera. Nieprzyjemne warunki pracy, że tak to ujmę. Okej, dobrze. Świetne to jest. Coś mnie w wentach zaraz zje. Nie, to spluwa to jest najlepsze, co mogli dodać w tej grze. Nie masz latarki? No spokojnie, damy ci pistolet na flary. Kończmy ten rozdział, co? To jest teraz taka zabawa w kotka i myszkę. To kurwy nędzy. Ja mogę postrzelić te rzeczy? One mają faktyczną fizykę, co? Aha, okej, rozumiem. Czy teraz zacznie działać wentylacja? Czy to nie o to chodzi? Nie, teraz zaczną działać drzwi. Czy tutaj mogę przejść? Tutaj nie przejdę? Czy tutaj mogę przejść? Co? Krzesło mi przeszkadza, oczywiście. O, tutaj też mogę przejść, dobrze. Świetnie. Fizyka tych przedmiotów zaczyna mnie poważnie denerwować. Chętnie bym dostał kolejnych koszmarów, szczerze mówiąc. O, ognisko. Jak słodko. Mieć kominek w takim miejscu, który nawet nie ma odpływu dymu. Po co takie coś? Aha, to... Czyli jednak muszę coś zrobić w tych miejscach. Bo od każdego z nich idzie jakiś kabel. Więc to oznacza, że tutaj coś musi być ukryte. Faktycznie muszę to otworzyć. Dobra, no to teraz to ma sens. To też otworzę, to też otworzę. Okej. To... Stąd wezmę prąd? Stąd wezmę prąd, dobrze. Dobra, jeszcze szybko. Okej, i to wszystko szło tutaj. Ale... Tutaj leci jedno. Aha, bo trzy były, dobra. Mogę zdjąć, mogę, dziękuję. Nienawidzę chodzić w takiej masce. O, jeszcze więcej zagadek, nie musieliście. Dobra, żeby żaden dym się nie dostał. Nie, naprawdę, teraz patrzę, bo dopiero co wrzuciłem ten film. Drugi odcinek. Ja chyba nie zdążyłem tego powiedzieć na dwóch poprzednich filmach. Powiedziałem to na filmie The Glitched Attraction, który jeszcze nie wyszedł. Chciałbym wam strasznie podziękować za to wsparcie, jakie mi okazujecie, oglądając te filmy. Jeżeli to widzicie, drugi ziomeczku, drugi bratku, dzięki ci wielkie. Naprawdę dziękuję za to wsparcie. Dzięki, że tu jesteś. Naprawdę to doceniam. Ludzie nie zauważają tego, jak bardzo ta motywacja wspiera twórców. Naprawdę, można pomóc w ten sposób. Dziękuję. Okej, to wyłączmy, to... Czyli zakładam, że będę musiał tutaj wejść? Tutaj będę musiał wejść na samym końcu. Rozumiem. Okej, to się da tutaj. To jest dane tam. Czy to już działa jakimś cudem? Tak, no działa. Ale czemu to działa już? Nie, czuję się teraz za bardzo, jakbym grał w Portala, szczerze mówiąc. Dobra, to się otworzy, świetnie. To teraz robimy tak. To wkładamy tutaj, tutaj będzie kolejna do rozbicia. Czemu to tak się rzuca? Nie rozumiem. Współpracuj. Okej, gra bardzo nie chciała, żeby tam schodził już kolejny raz. Dziękuję za to. Zaraz, coś jeszcze muszę zrobić. Tu, to muszę zrobić. Zaraz, to muszę zrobić? Tak, no, to muszę zrobić. Zrobię to stąd, prawda? Dobra, kończymy już tę zagadkę. I przechodzimy dalej. Dobrze. Jestem na ciebie gotowy, kotku. To brzmi...
Nie tak, jak powinno. Przecież, że wentylacja jest pełna tego gówna. Wiecie co, bardzo bym chciał mieć możliwość wizji. O, saving, gdzie? Dziękuję. The prototype has saved us all. Okej, okay, to potwierdza teorię o tym, że Katnap uważa prototyp za bóstwo. Za bohatera tej placówki. Ja pierdolę, k***wo obsrane, jak ja cię nienawidzę za to. Czy ja nie żyję? Loading, dobrze, kolejny sen. Nie mogę się doczekać. What? Oh. Czemu tu jest taki słaby framerate? Czy to mi się na pewno dobrze wczytało? Oj, oj. Oj, oj. O nie. O nie, czy ja byłem odpowiedzialny za cokolwiek z tym? Chyba byłem. Tam też było przecież poprzednio, że... Guild hunts you! Atakuje cię wina! Ta, domyślam się, byliście dzieciakami, które zostały zamienione w okropny eksperyment. To jest szkoła. Aha, trzeba was uwolnić, trzeba uwolnić wasze dusze, trzeba... Dać wam spoczynek, odpoczynek, to wszystko. To szaleństwo musi się zakończyć, prawda? Prawda. Do you even know what's real? No na pewno nie jest prawdziwe. Nie pamiętam, żeby dzieciaki bawiły się w takim popsutym miejscu. I nie pamiętam, żeby kolory były takie zepsute. Ja chyba nie jestem daltonistą, prawda? Cześć, Hagi! Czemu nie mogę odwrócić od ciebie wzroku? No, you don't. Aha, nie rozumiem. Zaraz. Czy to jest The Hour of Joy? Czy to jest to? O nie. O, hello! Prototyp? To ty? Już działa framerate, fajnie, fajnie. Nie przypominam sobie, żebym... Czemu mówisz, jakbyś używał maski, śmieciu jeba... Dobra, no to chcę wyjść stąd, prawda? Nie spodziewałem się, że Katnap będzie potrafił mówić. Dobrze wiedzieć. Kurwa. Zaraz, a czy... A nie, bo muszę prąd przywrócić, okej. Zaraz, czy ja naprawdę chcę tu wracać? Czy po prostu mam wyjść stąd? Co tu robi bateria z powrotem? What? Ej, co jest prawdziwe już teraz? Jeszcze naprawdę nie wiem, co jest prawdziwe, a co nie. Gdzie moja maska? Nie mam ma... On mi zepsuł moją maskę, okej, czyli tam nie wrócę. Świetnie, Katnap, świetnie. Do well played, bratku. Jak ja mam wrócić teraz? Czy ja się tu znowu zamknąłem? Czy ja popsułem tę gierkę? Wiecie, zawsze jest opcja, że mogłem ją po prostu zepsuć. Aha. Po prostu umieram. Teraz nie mam już snów, teraz po prostu umieram. Ale może to było dobre wyjście? Zaraz. Co, będę miał znowu ten cały segment ze snem? O nie. Czy ja popsułem tę grę?
Dajcie mi sekundkę, nie? Sekundeczka. Okej, okay, dzwoni Katnap teraz, prawda? Tak. Tak, jest moja ukochana bateria. Teraz nie będę szedł dalej, teraz w końcu stąd wyjdę po prostu. Bye bye. Ew, jest noc, jak słodko. Jak słodziutko. Już biegnę, biegnę. Dzięki. Jest kiepsko. O, jest źle. Jest naprawdę źle. Dziękuję za zapis. Uważajcie na tamtą rzecz. Jest 100%, proszę. Proszę, nie chcę nic więcej robić. Jest 96. Do czego ja dostałem klucz? Dostałem klucz Poppy. Czy ja teraz będę musiał tego użyć, żeby coś? O, jest nawet poświetlone, okej. Saving, czy coś się teraz stanie? Skąd tam mgła się wzięła? Ona to była, czy jej nie było? Czemu tu są gwiazdy? Jest 100%. Jak ty mi to wysła... Na pewno nie tą rurą, na pewno nie tą rurą. To by się tam nie zmieści. Chociaż... Nie wiem, ale bateria wygląda ładnie. Dzięki, Oli. Jesteś taki... pomocny. Taki aż zbyt pomocny. Obawiam się, że możesz mnie zdradzić. Tak samo jak Poppy. Nie ufam żadnemu z was. Okej, na spokojnie, ja jestem absolutnie gotowy, żeby kończyć tę grę. Bo teraz coś czuję, że będzie finalny boss fight. Skoro zamierzam się ostatecznie pozbyć... Zamierzam się ostatecznie pozbyć dymu. Wujek, zostaw mnie! Zaczyna się. Czym ty jesteś, co? A i wszystko od początku, dobrze. Dobrze, jak ja się cieszę. Te convenient, kurde, safe spoty. Jak ja, to fajnie, no. Dlaczego nie mogę tego tam... No... Pomocy? Na pewno jest jakieś proste rozwiązanie, tylko ja po prostu jeszcze nie widzę tego, jak to zrobić. Na pewno musi być jakieś proste rozwiązanie. Obawiam się, że nie do końca rozumiem, co mam teraz zrobić. W zasadzie tak jak podczas całej tej gry. Wiem jedno, mam się rozejrzeć po terenie, mniej więcej wiedzieć, gdzie uciekać. Próbowałem włożyć baterię, nie zadziałało. So we can escape, czy... To jest mowa o tym? Bo nie widzę żadnych innych miejsc, gdzie mógłbym uciec. Okej, muszę po prostu uciekać. Czy to teraz działa? Tak, to teraz działa, okej. Bye bye! Cześć! Wyglądasz absolutnie okropnie! Zapraszam wypierdalać? Cześć. Okej, udało mi się uciec. Dobrze wiedzieć. Proszę zapisz mi grę, ja chcę...
O! Jest mnóstwo dymu, ale nie potrzebuję maski? Dobra, skoro nie potrzebuję, to nie potrzebuję. To... mi to jakoś zbytnio nie przeszkadza. Zaraz, potrzebujemy 4 baterii. Nie, zaraz, bo to baterie daje. No to dajmy baterię tutaj. Okej. Czy to będzie cały boss fight na tym polegać? O nie. O nie. O no no no. To the left and right side of the room, in both of the front and back, there should be small alcoves with terminals ready for a charge. See for yourself. Okej, czyli to będzie gazować tutaj wszystko. To otwiera to miejsce. Kolejną baterię. Oj, coś czuję, że to będzie posrany boss fight, ale coś... okej, podświetla się na razie pierwsze. Okej. Zaczyna się boss fightik, prawda? Prawda. Okej. To jest dobry boss fight. To jest dobry boss fight. Zaraz. Zaraz, on idzie tutaj. Tutaj mam sobie z nim poradzić jak? Nie, to... Please insert a new battery, co? A, muszę kolejną włożyć, dobra, wkładam kolejną. Wkładam kolejną, spokojnie. Chyba nie tak to miałem zrobić. Jest kaseta do znalezienia. No to szukam kasety w takim wypadku, no muszę już to znaleźć. Boże, jakie to jest duże, ty. Znaczy się, no cóż. Ow. Ow. O nie, to chyba nie od tego, prawda? To chyba nie od tego, oj. To chyba nie od tego. Don't mind if I do. Zaraz, moment. Cześć. A, bo tutaj dwa potrzebuję, dobra, jeden. Dwa. Aha, czyli to będę musiał tak robić. Okej, okay, insert a new battery. Gdzie jest new battery? Już ci wkładam baterię, spokojnie. Nie przejmuj się niczym. Nie. Bye bye, do widzenia. Nie ma opcji, że mi będziesz przeszkadzać w tym przedsięwzięciu. Jak sytuacja? Tutaj potrzebuję ogarnąć. Już, spoko, spoko, chill. Kurwa! Współpracuj, kotku! To spokojnie, spokojnie, to jest do ugrania. Daj mi... I jeszcze krzyczy o baterię, jak ja nie żyję, nie? O, czyli to tak chwilowo tutaj go dmuchnie z tej strony, prawda?
Nie, z tej strony go dmuchnie. Okej, to dmuchnie z tej strony, tamto dmuchnie z tamtej strony, to dmuchnie z tej strony, okej. Dobrze wiedzieć. To będzie dmuchać z tej strony. Tym zaczniemy robić wszystko, okej. Oj, to jest ewidentnie najstraszniejszy element tej gry. Dobra, tutaj bezpiecznie, tutaj bezpiecznie, tutaj, tu niebezpiecznie. Aha, czyli to musi jednym. Okej. Już ci daję baterię, spokojnie. No tak, bo będzie jeszcze trzeba tutaj to robić, okej. Spoko, chill. Tutaj sytuacja bezpiecznie, tutaj też bezpiecznie. Tutaj też bezpiecznie, okej. Dobrze, jest dobrze. Jest stabilnie, prawda? Prawda, że jest stabilnie? 96. Nie, przestań krzyczeć. Już, daj baterię z chillu. Do widzenia, dobranoc. Już ci daję ostatni, już. Dobrą baterię dałem, prawda? Dałem złą baterię. Nie, dobrą baterię. O, żeż w dupę. To jest ten moment, gdy zaczynam się stresować. To naprawdę stresować. Aha, nie trafiłem. I to tyle, prawda? To już się kończy, dobra. Czy ja mogę jakoś przewrócić tam ten regał, żeby tam się łatwiej dostać? 3 minuty z catnapem, ale to jest ciężka gra. Otwieraj mi to. Zaraz, a czy pod koniec mogę się tu zamknąć po prostu? Ej, dobra, chyba tak spróbuję. Pod koniec po prostu się zamknę w tym miejscu. No już bierz ostatnią baterię, ja się idę chować. Dobra. Aha, on po prostu tu mnie przyjdzie, mnie zabije. To jest ostatni segment, wiecie co, ja po prostu zrobię sobie przerwę od tego. Ja tutaj wrócę następnego dnia i ogarnę to na spokojnie, bo teraz po prostu nie mam na to siły, absolutnie. Od ostatniego momentu, kiedy byłem tutaj, minęły już 2 dni. Bardzo długo zajmuje mi przejście tego rozdziału, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. O, zaczynam już tutaj. Jak słodko. A zatem dzisiaj plan jest prosty, sprawię, żeby ten pluszowy pierdolec... W końcu zdech. Dowiedziałem się paru taktyk, co muszę mniej więcej zrobić, żeby tutaj wszystko zaczęło pięknie działać. A zatem wszystko muszę podłączyć, co jest, wydaje się, w miarę oczywiste. Muszę pokazać tej cudownej gierce, że kojarzy mniej więcej mechaniki. A zatem taktyka na tego zasranego sierściucha jest prosta. Zaczynamy grę, robi się wszystko. I teraz tak, zieloną łapą aktywujemy tutaj różne rzeczy. Łapą fioletową się wybijamy, a tym sprawdzamy, czy ten ziomek faktycznie się do nas zbliża, czy nie idzie jakaś podruba z dymu. S? To na pewno mi pomoże. Kolejna bateria, już daję baterię, przez zagrzyżę. To jest pomocne, faktycznie. Ostatnio jak grałem w tę cudowną produkcję, to chciałem zauważyć, jak zajebiście on wygląda w tej grze. On wygląda po prostu ślicznie. I stąd! To jest moje FNAF Experience, nie twoje! Kicia? Kotku? O, dupa, zginąłem w tym momencie. Albo i nie, jestem cudowny w tę gierkę komputerową. Bye bye. Oj, dzisiaj osiągnę sukces, sierściuchu obsrany. Dzisiaj mam faktycznie siłę, żeby to zrobić. Swoją drogą, dzisiaj jest tłusty czwartek, jak bardzo się obżarliście.
I stąd? I stąd! Zostaw mnie! Gdzie jest Kicia? Koteczku! Zapraszam! No, nie załączyło się. Już ci daję, już, cicho! Cicho! To jest moment, w którym osiągam nieuchronny sukces. Okej, zaczyna mi serce walić, nie spodziewałem się, że to mi wyjdzie za pierwszym razem. Strzeliłem w niego! Good night and good luck? Co? Łapy mi się trzęsą, pomocy! Dobra, 9 sekund. Dałem radę! Jedynka, proszę, jeden! Cześć, koteczku, cześć! Miałem w niego strzelić? Kurwa mać, myślałem, że załączyła się cutscene. W ogóle bardzo podoba mi się fraza pluszowy pierdolec. A wam jak się podoba? Ej, ale szczerze, gdybym się nie dowiedział, że mam w niego strzelić, żeby sprawdzić, czy jest prawdziwy, zapewne by mi to nie wyszło. Okej, jest stabilnie. Szczerze, FNAF Experience to najlepsze, co mogli mi dać na koniec. Kotku. Spierdoluj! Absolutnie się nie stresuję. Nie, jestem oazą spokoju. Jestem naprawdę spokojnym dżentelmenem, który niczym się teraz nie stresuje. Absolutnie. Widzę, że jakąś fizykę zachowuje, czyli nie może się od razu tepnąć w kilka miejsc naraz. On faktycznie musi tutaj przyjść. O-o. Prawie zepsułem. Kotek. Dobra, to może wyliczmy wszystkie rzeczy, które musiałem przez ciebie przeżyć. Zepsuł mi się pociąg. Musiałem przetrwać w tym posranym miejscu zwanym jako Plaguer. Musiałem... O Boże, przez co ja musiałem przejść? Musiałem przejść przez szkołę, gdzie prawdopodobnie pracuje psychopatka. Musiałem zrobić tyle rzeczy, musiałem... Ani mi się wasz nawet kończyć mojego monologu, ja dopiero się rozkręcam. Musiałem przejść przez plac zabaw, gdzie apparently są też psychopatyczne bachory z rozdziawioną mordą. Musiałem pożegnać jedyną dobrą duszę, jaka tutaj istniała. Prawie zostałem rozerwany przez te strzępy, przez wszystko. Układanki były absolutnie do dupy. I teraz ty mi mówisz, że musiałem ci strzelić w mordę, żeby zakończyć tę grę. I koniec końców tego wszystkiego. Miałem tylko dwa koszmary przez ciebie. Tylko dwa. Była cała ta cudowna szopka wokół ciebie. Jaki to ty nie jesteś straszny, do czego ty to nie jesteś zdolny. Kończysz cały ten zasrany rozdział, zwykły FNAF Experience. I ja mam uwierzyć, że to jest najlepszy rozdział póki co. No jest najlepszy. Był długi, był fajny, spodobał mi się. A teraz się kończy. I wiesz przez co? Przez to, że nie raczyłeś przyjść do mnie wcześniej. Ja mam nie być zły. O, trochę ze mnie zeszło napięcie. Tak więc teraz postawmy sobie sprawę jasno. W tym momencie kończymy nasz spór między nami, ponieważ zamierzam cię ostatecznie rozpierdolić w tym momencie. Dostaniesz taką bombę w ryj, ale taką bombę, że przypomnisz sobie każde święta, jakie przeżyłeś w swoim marnym, pluszowym życiu. Chodź tu do mnie, proszę cię! Pokaż, na co cię stać. No, chodź tu, proszę cię. No dalej. Boże, ale satysfakcja. Au.
Może trochę... On mu pomoże, prawda? Katnap jeszcze wróci. Że co?! Powiedzcie mi, że on... Ostatnie słowa, jakie do niego powiedziałem, były naprawdę bardzo niemiłe. Przybył do niego prototyp, żeby mu pomóc. Ten go zaczął wielbić, a tamten go zabił. Dobrze, ustalmy sobie sprawę jasno. Po pierwsze, chciałem go ogłuszyć. Niekoniecznie zabić. Ogłuszyć. To, że przez przypadek się spalił, to nie był do końca mój plan. Przez całą tę grę twórcy sprawili, że poczułem respekt do Katnapa, wkurwił mnie i koniec końców jest mi go szkoda. Jest mi go żal. Jest mi przykro, że tak skończył. Nie powinien tak skończyć. Ale szczerze mówiąc, finalna bitwa dobra. Dobrze to rozegrali, no. Podobało mi się. Ale że FNAF Experience w 3D, który faktycznie działał? I to lepiej niż w Security Breach? Nieprawdopodobne. Dopiero teraz do mnie dociera, że w zasadzie to już... Jesteśmy przy końcu tego wszystkiego. No bo ostatnie, co musimy teraz zrobić, co ja muszę w zasadzie zrobić, to włożyć baterię. Prawda? Mhm. O! Zaraz, a nie powinno być teraz tego dymu tutaj? A nie, no jest, jest. Jest tutaj przekierowane. No, gdzie jesteś? Catnap's gone. The red smoke is diverted. Everything is falling into place thanks to you. Gdzie jest ta kobieta? Then you deserve to have the truth. O, cześć. Came back because of your coworkers. You want to know what happened and why? No mniej więcej wypadałoby, żebym się dowiedział. Is your answer. We called it the hour of joy. Godzina radości, am I right? O nie. O nie! What? To są te nauczycielki posrane, co? O nie! Czyli wszyscy, którzy zostali zamienieni w zabawki, postanowili popełnić ludobójstwo. Co? Co? Ile osób tam zginęło? Ty k***!
Kuźwa, gdzie ty jesteś? Płoni! Everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Oh, nie, 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 nie. For this, for everything. Mam rozumieć, że to tutaj są te wszystkie ciała? Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. Proszę, nie zostawiaj mnie samego z tą kobietą. Czy to już jedzie? No i tyle. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. What? Co się dzieje? Co się dzieje? Nie widzę nic. Czy po nią przyszedł ten prototyp? To jest koniec! Dobra! Nie możecie mi kazać czekać 2 lat tylko po to, żeby był taki cliffhanger. Nie możecie mi! Nie, 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 nie. Ja się na coś takiego nie piszę. Nie w takim... Ja rozumiem cliffhanger, że pokazujesz jakąś upiorną lokację i ucinasz chapter, tak. W takim momencie... To jest koniec. Tyle ludzi nad tym pracowało tylko po to, żebym dostał takie zakończenie. Dobra, a zatem podsumujmy to, co się stało. Prototyp posiada teraz ciało mamuśki i posiada ciało Catnapa, który go uwielbiał, wielbił, zaufał mu pod koniec i został zabity. Godzina zabawy, godzina radości. To jest inne określenie na masowe ludobójstwo, jakie doszło w tej fabryce, przez co wszyscy tam zginęli. Zakładam, że zarówno dorośli, jak i dzieci. I później ich ciała zostały zrzucone na dno, gdzie się żywiły te wszystkie zabawki. I teraz, w tym momencie, jak tam zjeżdżaliśmy, stało się coś użytkownikowi Kisi. Użytkowniczce. I nie zdążyliśmy na czas, bo nas zamknęło. I teraz uwaga, być może przewidzę, co się wydarzy, ale Kiss już nie będzie po naszej stronie. Coś się jej stanie, stanie się zła, będę musiał ją zabić, przez co Poppy mnie znienawidzi i finał będzie taki, że stracę zaufanie do wszystkich, wyjdę, ale jednak nie wyjdę, bo prototyp mnie wciągnie z powrotem i zginę. Dlaczego ja przeżyłem? Przecież godzina radości to jest event, gdzie... Zostałem tylko ja. Jakie cudy przeżyła Poppy? Jakie cudy wszystko? Nie rozumiem, czemu ten rozdział się skończył. Dobra, wiecie co? Ja nie mam słów. Oceniam, że rozdział był w miarę dobry. Dałbym mu tak w skali od 1 do 10 mocne 8 na 10. Odjąłem 2 punkty za to, że po pierwsze, za ten cliffhanger. Mocny, ale mnie wkurwił. No i za te zagadki, bo niektórymi tak się męczyłem, ale tak się męczyłem. Jakbym chciał pograć w puzzle horror, to w zasadzie wybrałbym tą grę. Mój argument nie ma sensu. Zakładam, że jest jeszcze parę sekretów, których nie odkryłem. I wydaje mi się, że zostawię je na kolejny odcinek. Mam mieszane uczucia. Wiecie, teraz jak tak o tym myślę, to po prostu chciałbym więcej Poppy Playtime.
I wiecie, co jest jeszcze lepsze? Faktycznie może być więcej tego. Bo z informacji, jakie posiadam, nie przeszedłem jednego chapteru. A mianowicie drugiego. Tak więc albo odkryję sekrety, jakie jeszcze pozostały w tym rozdziale, albo zabiorę się za drugi. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Do zobaczenia. Dobranoc. Słodkich snów.